gdyż dzięki niej wbrew nadziei uwierzył nadziei. Drei Konfessionen, eine Friedhofsreihe von zwei neu gefundenen Massengräbern mit 20.000 KZ-Opfern vor. Weihbischof Dr. Neuhäusler hielt die Traueransprache für die katholische Konfession. Oberrabbiner Dr. Ohrenstein weihte die Gräber der Opfer jüdischen Glaubens. Oberkirchenrat Daumiller sprach für die evangelische Kirche. Hohe Vertreter der bayerischen Regierung, ausländischer Konsulate und Abordnungen aller Parteien nahmen an der feierlichen Friedhofsweihe teil. Eine eindrucksvolle Gedächtnisfeier für die Mordopfer narzisstischer Unmenschlichkeit. Co niektórzy uważają za drugie zwiastowanie, zbliża się do patriarchy z Nazaretu, pochodzącego z rodu Dawida słowami: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się z niej poczęło. Tak, święty Józef uwierzył nadziei wbrew nadziei, podobnie jak Abraham. Może warto w tym miejscu przywołać słowa Jana Pawła II, skierowane 6 czerwca 1985 roku, przesłane na ręce biskupa włocławskiego Jana Zaremby tuż przed 4. Międzynarodowym Kongresem Józefologicznym mającym miejsce w Kaliszu. Wtedy była to jeszcze diecezja włocławska. Jan Paweł II, 18 sierpnia 2020 roku w Dachau został uniwersalnym świętym całego świata. Tego dnia w Dachau, w obozie koncentracyjnym, zjawiła się delegacja Izraela militarna z minister obrony Niemiec Annegret, urodzoną 9 sierpnia 1962 roku. Nad obozem koncentracyjnym Dachau latały samoloty bojowe Izraela. Już raz 14 maja 1948 roku w obozie koncentracyjnym Dachau osiedlono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci. Kazano im płacić za czynsz. Ksiądz Roth wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku. Za to został zamordowany w 1960 roku, kiedy biskup Neuhäusler poświęcił kaplicę Lęku Chrystusa. Dzisiaj, 20 sierpnia 2022 roku, kiedy już wszystko jest przyjęte przez Izrael, mamy 60. rocznicę poświęcenia figury świętego Jezusa z tablicami przez biskupa Majdańskiego. Poznałam biskupa Majdańskiego 29 lipca 2005 roku w 111. rocznicę śmierci Ludwika Martę. Wszystko jest okłamane. Dalej jest biskup Neuhäusler. Madonna z dzieciątkiem. Biskup Neuhäusler, więzień Dachau. Od 11 lipca 1941 roku do 24 kwietnia 1945 roku. Tego dnia wywieziono z Dachau 132 prominentów razem z biskupem Neuhäuslerem. Tego dnia we Francji został otworzony obóz seminarium duchowne w obozie koncentracyjnym. Będący rzeczywiście głową świętej rodziny. Święty Józefie Nazaretański, patriarcho, tak bardzo nam Ciebie w tej katedrze, w tej
tym właśnie miejscu. Jakże doskonale rolę świętego Józefa. Biskup Neue Häusler, więzień Dachau, który wyświęcił na kapłana, na diakona 29 października w 50 roku Ratzingera, który ufundował Karmel Krwi Chrystusa w Dachau 28 kwietnia 1963 roku, sprofanowany, czego byłam świadkiem, 24 kwietnia 2019 roku. Stoimy, o czym wspomniał ksiądz biskup, przed kolejnym synodem biskupów, poświęconym także rodzinie. Otóż Matka Teresa, mówiąc o rodzinie i dziecku w łonie Marii, powiedziała papieżowi. To było 16 grudnia 1947.